W Polsce rosną ceny paliwa, jak mówi prezes PKN Orlando Obajtek, wynika to z rezygnacji z rosyjskiego surowca. Politycy Koalicji Obywatelskiej opublikowali mapę cen paliw w Unii Europejskiej. Wynika z niej, że ceny benzyny w naszym kraju wzrosły o 50% od początku lutego. To, jak przedstawia opozycja, najwyższy wzrost spośród wszystkich unijnych państw. Dzięki geniuszom ekonomii, takim jak Sasin, Obajtek czy Morawiecki, jesteśmy na niechlubnym pierwszym miejscu w krajach Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wzrost cen paliw. Cóż, zysk państwowych molochów dla PiSu jest ważniejszy niż portfele polskich rodzin. Wstyd, napisał na Twitterze przewodniczący klubu koalicji obywatelskiej Borys Budka. Do tych danych odniósł się prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, który wyjaśnia, że opozycja przedstawia fałszywe dane. Zdumiewające jest to, że politycy opozycji posługują się fałszywymi danymi do udowodnienia swoich tez, co więcej, pomijają fakt, że wzrost cen w całej Europie i w Polsce to koszt rezygnacji z rosyjskiego surowca, od którego jeszcze kilka lat temu byliśmy całkowicie uzależnieni. Prezes PK Norlen w dołączonej tabeli przedstawił dane Komisji Europejskiej obrazujące, jak wygląda zmiana cen paliw w krajach unijnych. Z tabeli wynika, że od końca stycznia do 6 czerwca ceny benzyny w naszym kraju wzrosły o 35%, największy wzrost zanotowano w Austrii i na Litwie 38%.